Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska, jak widać, tu jesteśmy na ulicy Stryjskiego. No dopiero co zrobili nowy ten, nową drogę, a teraz już tu muszą kopać i coś wyjmują, jakieś studnie, coś się tak nie tak dzieje, tu są różne takie punkty, gdzie dostęp jest. Tutaj też niedawno tutaj odkręcali te zawory, o tutaj są jakieś studzienki. Tu dużo jest, tutaj jakieś takie kolektory kręcane, odkręcane. No tutaj mamy Pocztę Polską. Mamy dzisiaj 7 stycznia. Pogoda taka, że siąpi. No tutaj robotnicy pracują. No, to może dwóch pracuje, ale reszta się patrzy. Jak zawsze, jeden się na opacie opiera. Nie, jeden młotem teraz nawala. Jak widać. I tak to jest. Tutaj mamy 3 taksówki, czekają na klienta. A klienta nie widać. No tak wygląda tutaj deszczowy czwartkowy dzień. Tak to jest. No tutaj posprzątano, po budowie nie ma już materiałów budowlanych, wszystko gdzieś poleciało. Tutaj została jakaś góra piachu. Jeszcze została się góra jakaś piachu, no i wywrócona reklama do góry kołami, tak powiem. Także, no tak to wygląda tutaj na stogach. Skrzyżowanie Stryjewskiego z ulicą Zimną. No jak widać, Stryjewskiego to ma. Tam dalej będzie już miała pierwszeństwo, ale tu tutaj jeszcze ma na skrzyżowaniu podporządkowana jest do Zimnej. No tak to wygląda. O, motory jeszcze stoją, bo u nas śnieg nie padał jeszcze. Motor jest też, można jeździć. I tak to wygląda. Jeżdżą sobie różne samochody. Ruch jak to normalny dzień. Dzisiaj normalny dzień tygodnia, czwartek nowego roku. Pozdrawiam wszystkich i życzę szczęśliwego nowego roku. Dużo radości, miłości, pokoju, ducha i żeby wszyscy zdrowi byli w tym roku. Nie dajmy się zwariować. Ahoj. Czerwony Kosa, redaktor Sławomir Ziemiński.